Badania kosmosu to szansa na nowe odkrycia, zdobycie dużych pieniędzy i powstanie rozwiązań, które wkrótce trafią do przemysłu i do naszych domów. Nic dziwnego, że na świecie rozwija się przemysł kosmiczny. Niewiele osób wie, że w Polsce również działają firmy sektora kosmicznego. Jest ich całkiem sporo. Projektują, budują i zarabiają pieniądze. Nie wierzycie? Zapraszam na wycieczkę. Przede mną stoi model mikrosatelity, który jest oparty o platformę mikrosatelitarną opracowywaną przez Kreotech. A w tym wypadku jest to model satelity naukowego, który jest wspólnie opracowany z Centrum Astronomicznym Mikołaja Kopernika i z Centrum Badań Kosmicznych. Mamy nadzieję, że w 2025 roku znajdzie się na orbicie. Kilka słów o samym satelicie. Otóż satelita znajduje się w próżni kosmicznej na orbicie okołoziemskiej, w związku z tym musi znać swoją orientację. No nie możemy powiedzieć Ziemi, jak jest zorientowany, czy jest zorientowany w ten sposób, czy w jakikolwiek innym kierunku. Stąd, żeby taką orientację satelita znalazł, no musi mieć pewne instrumenty na pokładzie. I tak to są sensory, czyli czujniki Słońca. Patrzą, gdzie jest Słońce, no i ten satelita mniej więcej wie, w jakiej pozycji względem Słońca się znajduje. No ale to nie wystarczy. Drugi taki system to jest czujnik gwiazd. Tu jest kamera, taka niewielka kamera, która patrzy się na rozwieszone niebo, sprawdza, jakie konstelacje widzi, no i w związku z tym wie, w jakiej pozycji jeszcze dokładniej satelita nasz znajduje się na orbicie i jak potem można nim obrócić. No właśnie, a jak obrócić satelitą, który nie może się odepchnąć od żadnej ściany. No, do tego służą przede wszystkim tak zwane koła zamachowe, które się tutaj znajdują. Koła zamachowe obracają się w jednym kierunku. Satelita oczywiście zgodnie z zasadą zachowania momentu pędu obraca się w przeciwnym kierunku i to jest podstawowa zasada ruchu satelity na orbicie. No dodatkowo jest tutaj taka cewka dookoła satelity, przez którą może prąd płynąć pod dość wysokim natężeniem i ten prąd magnetyczny powoduje pojawienie się pola magnetycznego, które się sprzęga z polem magnetycznym Ziemi i to jest drugi sposób obrotu satelity na orbicie bez konieczności używania silników specjalistycznych. Oczywiście satelita może być też w silniki wyposażony. No a z przodu tego satelity widać dwa duże obiektywy, które w przyszłości będą oglądały gwiazdy na niebie. Będą je oglądały w widmie UV, czyli w widmie nadfioletowym. Naukowcy mają nadzieję, że takie obserwacje pozwolą lepiej ustalić zmienność gwiazd zmiennych, a także być może odkryć układy planetarne czy też dyski protoplanetarne wokół odległych gwiazd. Czyli taki satelita jest standardem HyperSat, jest on wyposażony w czujniki gwiazd, jest on wyposażony w teleskopy, które badają dalekie obiekty kosmiczne. No i jeżeli dobre wiatry się pojawią, czytaj, pojawi się finansowanie odpowiednie na naukę, satelita w 2025 roku uda się na orbitę okołoziemską. Zajrzyjmy do biur i laboratoriów, gdzie rodzą się niezwykłe konstrukcje. Projektują je młodzi inżynierowie pod kierunkiem tych, którzy od lat pracują w sektorze kosmicznym. W Kreotech Instruments przygotowujemy projekt budowy i umieszczenia na orbicie pierwszego polskiego satelity obserwacyjnego Ziemi, którego zamierzamy wystrzelić w końcu 2023 roku. Ten satelita będzie operował na bardzo niskiej orbicie okołoziemskiej, 350 km. I jego zadaniem jest wykonanie zdjęcia z rozdzielczością 1 metra. Nad tym projektem pracuje grupa inżynierów w Kreotech Instruments. Wspomagani jesteśmy przez kolegów ze Scanway oraz Centrum Badań Kosmicznych. Te dwie grupy przygotują teleskop, dzięki któremu będzie można wykonać zdjęcia Ziemi. Tuż pod Warszawą, w dawnych halach zakładów Polkolor, dziś powstają urządzenia na najwyższym światowym poziomie. Wykorzystywane nie tylko w branży kosmicznej, ale również do produkcji m.in. komputerów kwantowych. W obserwowaniu kosmosu istotną rolę pełni kamera, która umożliwia rejestrację przestrzeni kosmicznej z bardzo dużą dokładnością. Ta kamera jest czymś nowoczesnym, czymś, co jeszcze na świecie nie powstało, co pozwoli nam zdecydowanie na przełamanie pewnych
klasycznych zasad obserwacji i może wprowadzić pewną rewolucję, jeśli chodzi o produkt i podejście do astronomii. Rozdzielczość kamery to 6K/6K pikseli, czyli około 51 megapikseli. Rozmiar jednego piksela to 10 mikronów, więc obszar aktywny samego sensora to 62 mm na 62 mm wraz z pikselami ciemnymi, co umożliwia obserwację zarówno obiektów bliskich, obiektów szybkich, jak i obiektów dalekich od Ziemi. Na każde 100 fotonów padających, 95 z nich zostanie zarejestrowanych przez kamerę, więc jest to jeden z najdokładniejszych czujników umożliwiających nieporównywalne dotąd obserwacje astronomiczne. Czy różne skomplikowane urządzenia będą ze sobą współpracowały bezkolizyjnie? Czy spełnią swoje zadanie? Tu nie ma mowy o przypadku. Widzimy tutaj stanowisko testowe dla systemu kontroli orientacji oraz położenia satelity. Jest to jeden z najważniejszych podsystemów satelitarnych. Jest to tak zwany flatsat, czyli stanowisko, na którym wszystkie komponenty są zamontowane tak płasko na stole i umożliwiają, mamy możliwość przetestowania ich interfejsów. Także tutaj mamy wszystkie podzespoły takiego systemu. Zaczynając od sensorów, tutaj mamy 6 SAN sensorów, czyli czujników Słońca. Mamy magnetometr, czyli czujnik pola magnetycznego, star tracker, czyli czujnik gwiazd oraz żyroskop, czyli akcelerometr. Tutaj mamy komputer tak pokładowy, czyli procesor, który zbiera dane ze wszystkich tych podzespołów. I mamy również aktuatory. Taki system zbiera dane z sensorów, przetwarza je i następnie wysyła sygnały do aktuatorów, które kontrolują położeniem i orientacją satelity. Mamy tutaj trzy koła reakcyjne, a także trzy magnetorki, które działając na, współdziałając z polem magnetycznym, ustawiają satelitę w odpowiedniej orientacji. Wszystkie te podzespoły są podłączone do komputera, który jest, na którym uruchomiony jest symulator. Symulator świata rzeczywistego, który umożliwia nam przetestowanie całego zespołu nie na satelicie, tylko właśnie tutaj na Ziemi. A co Pani robi w tym? Jestem inżynierką systemową, systemu właśnie orientacji satelity, czyli odpowiadam za cały ten system, za zbieranie, ponieważ taki system on jest dość skomplikowany, składa się z wielu podsystemów i ja zbieram i kontroluję pracę całego zespołu, który odpowiada właśnie za rozwój tego systemu. Każdy satelita to skomplikowany zespół urządzeń elektronicznych, a każde urządzenie to płytki zawierające wiele miniaturowych elementów. Tych płytek potrzeba naprawdę wiele. Muszą powstać liczne płytki zapasowe i te, na których prowadzone będą badania. Wreszcie te, które trafią w przestrzeń kosmiczną. To mały przemysł. Nic dziwnego, że w Creotech Instruments bardzo ważny jest dział montażu powierzchniowego. Automat precyzyjnie montuje elementy elektroniczne na płytkach. Te elementy są dostarczane w postaci taśm, w których znajdują się m.in. miniaturowe oporniki, cewki, układy scalone i kondensatory. Zmontowane płytki trafiają do pieca lutowniczego, w którym następuje trwałe wykonanie połączeń. W całym dziale obowiązuje absolutna czystość. Nie może być żadnych pyłków, które mogłyby przylgnąć do elektroniki i w efekcie zniszczyć działanie układu. Znajdujemy się w pomieszczeniu czystym, w którym mamy linię montażową do lutowania. Jest to linia do komponentów powierzchniowych. Lutujemy tu płytki dla sektora kosmicznego, dla aparatury naukowej. Są to produkty zarówno naszego projektu, jak i usługowo dla innych klientów, na przykład dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zajmujemy się również lutowaniem płytek na potrzeby branży automotive, medycznej, no i właściwie
wszelkich sektorów, które wymagają wysokiej niezawodności. Praktycznie po każdej operacji płytki są sprawdzane. Kosmos nie wybacza bowiem błędów. Nie wystarczą urządzenia kontrolne. Potrzebne jest uważne oko. Pod mikroskopem sprawdzane są całe moduły, które znajdą się na pokładzie satelity Hypersat. Dla obserwatora taka praca nie wygląda fascynująco. Przy mikroskopach skupieni inżynierowie, którzy punkt po punkcie sprawdzają każdą płytkę. Całymi dniami. Bez taryfy ulgowej. Właśnie ta uwaga i wielokrotna kontrola w przemyśle kosmicznym, ale także w przemyśle motoryzacyjnym i w wyrobach medycznych jest ceniona najwyżej. Wszyscy żądają, by urządzenia były niezawodne. Po kontroli prawidłowości montażu powierzchniowego pora na kolejny montaż, tak zwany przewlekany. Teraz do płytek są montowane większe elementy, które wymagają lutowania po drugiej stronie płytki. Takie połączenia są mechanicznie zwykle bardziej odporne. I tu także precyzja jest w najwyższej cenie. Niestety, jak na razie tych operacji nie daje się zautomatyzować. Potrzebna jest wielka cierpliwość i uwaga. Na szczęście testy wypadają korzystnie dla produktów Creotech Instruments SA. Wreszcie myjnia. Trochę podobna do myjni samochodowej, tylko znacznie mniejsza. Tu jednak nie chodzi o estetykę, a usunięcie zanieczyszczeń, które mogłyby się ujawnić na orbicie. Wiadomo, że kilka nieudanych misji kosmicznych było skutkiem zaniedbań i błędów, których nikt nie wykrył w porę. Gotowe płytki do wielu zastosowań są pokrywane lakierem utwardzalnym w promieniach ultrafioletowych. Ta operacja jest bardzo widowiskowa. Mnie też zafascynowały te obrazy. Na szczęście, w przeciwieństwie do ludzkiego oka, kamera jest dość odporna na to szkodliwe promieniowanie. I ostatnie sprawdzenie przed wysłaniem płytek do klientów, którymi są m.in. firmy z branży medycznej, przemysłowej, elektronicznej, jak również światowe instytuty badawcze czy agencje kosmiczne. Przed kolejnym fragmentem nagrania musimy się całkowicie przebrać. Od butów, spodni i koszuli po czepek i maseczkę. Tu już nie ma żartów. Za to w środku idealna czystość. Jest to clean room, czyli pomieszczenie o podwyższonej czystości powietrza, który dba o to, aby nic złego nie stało się bardzo wrażliwej elektronice kosmicznej, żeby na niej nie osiadły żadne zanieczyszczenia oraz nie uszkodziła się ona pod wpływem wyładowań elektrostatycznych, takich, które powstają na przykład na skutek pocierania się o swetr. Przede mną znajduje się model satelity Hypersat. Służy on do zweryfikowania, czy docelowy satelita przetrwa podróż rakietą oraz czy takie elementy jak panele słoneczne prawidłowo otworzą się na orbicie. Dodatkowo w modelu tym znajduje się prosta elektronika kontrolno-pomiarowa, która symuluje, w jaki sposób ciepło w prawdziwej kosmicznej elektronice będzie się wydzielało oraz czy cała struktura naszego satelity będzie prawidłowo to ciepło odprowadzać. No i jeżeli dobre wiatry się pojawią, czytaj, pojawi się finansowanie odpowiednie na naukę, satelita w 2025 roku uda się na orbitę okołoziemską.